Nie ma żadnej mapy. Generalnie środowisko, nasza branża jest troszeczkę potraktowana jak coś totalnie nieistotnego, a należy pamiętać, że od branży eventowej jest wiele innych branż zależnych, które w tym czasie pracują. My nie mamy żadnej mapy. Powiem szczerze, że nawet w tym momencie przyjąłbym z wielką radością możliwość organizowania eventów do 1000 osób, bo to daje już jakieś możliwości, czy to kluby, czy to jakieś inne imprezy. Natomiast nie ma nawet takiego sygnału, kiedy to się może wydarzyć. Na razie są to jakieś informacje nieoficjalne, ale póki to żadnych konkretów, więc nie wiemy, czy to się wydarzy 1 lipca, czy to się wydarzy 1 grudnia. Czyli informacji jest brak. Właśnie, panie Marcinie, pan wspomniał o jednej ważnej rzeczy. To nie jest tylko artysta, to nie jest Roxana Węgiel, to nie jest, nie wiem, Tomasz Karolak i tak dalej, tylko to jest grupa ludzi, którzy również mają sceny. No, artysta, jeśli nie gra, nie zarabia, no ale ktoś zainwestował w scenę, w oświetlenie, w nagłośnienie i prawdopodobnie w kredycie. Gdzieś szacowaliście wspólnie z takimi ludźmi, jakiego rzędu to mogą być dzisiaj straty, bo mamy, no tak jak mówię, 9 czerwiec, prawdopodobnie od majówki już kilka imprez by się odbyło. Ja powiem szczerze, że już w pewnym momencie przestałem liczyć straty, bo one są w przypadku naszej firmy ogromne i też mnóstwo trzeba było też do tych firm włożyć, więc nawet już w tej chwili przestałem liczyć. Ten sezon miał być wyjątkowy, a okazuje się, że jest jedną wielką katastrofą. Natomiast to też daje taki obraz, takie możliwości, że przetrwają na rynku niestety najwięksi, ci, którzy mieli jakiś backup czy jakieś rezerwy. To też uczy pewnej gospodarności na kolejne lata. Natomiast nie chcę mówić o cyfrach, bo one są przerażające, ale straty są potężne.